Witam Was bardzo serdecznie o poranku z mazurskiego lasu, z naszego spaceru. Cieszę się, że do nas dołączyliście. I od razu chciałem opowiedzieć Wam taką historię, legendę właściwie, która przypomina mi się za każdym razem, kiedy właśnie odwiedzam te mazurskie dzikie strony. A mianowicie legendę o tym, jak powstały Mazury. Legenda więc głosi, że Pan Bóg, kiedy stworzył świat i kiedy zobaczył, jak piękna jest ta kraina, jak jest niesamowita, wziął ją w ręce, pocałował. I właśnie to miejsce, na którym złożył swój pocałunek, to Mazury. Najpiękniejsza strona, najpiękniejsza część naszego kraju i pewnie jedna z najpiękniejszych na świecie. Ale właśnie także taki las jak ten jest najlepszym przykładem tego, jak wszystko w świecie się zmienia. Możemy odwiedzić znajome nam strony, znajome lasy, znajome miejsca o różnych porach dnia, różnych porach roku i za każdym razem to miejsce będzie wyglądać zupełnie inaczej. Możemy obserwować, jak zmienia się klimat, jak zmienia się pogoda, jak zmienia się życie roślin i zwierząt. Właściwie nigdy nie będziemy dwa razy w tym samym miejscu. I to jest chyba pewna prawidłowość, pewna zasada, która dotyczy tak naprawdę całego naszego życia. Wszystko się zmienia, wszystko płynie do przodu, nic nie trwa wiecznie. Oczywiście są bardzo pozytywne zmiany, kiedy dorastamy, kiedy się rozwijamy, kiedy tworzymy coś nowego, dochodzimy do czegoś nowego. To nas też w jakiś sposób motywuje i napędza. Ale właściwie no, mamy też takie zmiany negatywne, zmiany, których chcielibyśmy uniknąć. I widzimy to bardzo dobrze ostatnio, właśnie całą tą niepewność związaną z zmieniającym się światem, z tym, że czas no, bardzo szybko leci do przodu, doświadczamy wielu nowych zjawisk, doświadczamy wielu nowych wydarzeń, których czasem nie do końca nawet rozumiemy. Coś, co kiedyś wydawało się stabilne, pewne, dziś bardzo często już dawno runęło i się rozpadło. A więc też właśnie ta zmienność i niepewność dnia codziennego czy jutra może tak naprawdę być powodem naszego lęku, naszych obaw, naszej niepewności. I pytanie brzmi, czy w tym właśnie tak szybko zmieniającym się świecie możemy znaleźć jakieś oparcie, możemy znaleźć coś stabilnego i coś pewnego. I tutaj właśnie przychodzi mi na myśl werset biblijny, który jest przeznaczony na dziś w książeczce z Biblią na co dzień. Werset, który jest także mottem naszej ewangelickiej kaplicy w Ostródzie. A mianowicie słowa Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. I to jest najlepsza odpowiedź na to pytanie, co jest pewne i stabilne w naszym życiu. Tak naprawdę tylko jedna rzecz, a właściwie jedna osoba. To Jezus Chrystus. Ten, którego obietnice, którego słowo, którego prawo, którego nadzieja jest niezachwiana, jest stabilna i która nigdy się nie zmieni, niezależnie od tego, co by się działo w tym świecie, co by działo się z nami. I to właśnie na Nim i na Jego obietnicach warto budować pokój, pewność i spokój naszego codziennego dnia. Życzę, by właśnie ten dzień taki dla Was był. Niezależnie od tego, jak wiele będziecie doświadczać trudów, jak wiele niepewnych, zmiennych sytuacji, niech to właśnie Chrystus będzie tym, który wlewa w wasze serca pokój, nadzieję i daje spokój. A my pozdrawiamy Was z tej mroźnej, mazurskiej krainy. Zapraszamy, byście nas kiedyś odwiedzili. A teraz już z Wami się żegnamy i mówimy pa, pa. Panem Bogiem.